Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Dzisiaj, drodzy Państwo, szokujące poglądy dwóch najstarszych córek Władimira Putina, Marii Worącowej Fasen i Kateryny Tichonowej. Szczególnie tej pierwszej poglądy są dość dobrze znane, ponieważ została zidentyfikowana przez dziennikarzy jako blogerka pisząca na forach Wydziału Medycznego Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego pod pseudonimem, nikiem Maria V. I Fasen to jest oczywiście nazwisko nierosyjskie, to jest nazwisko jej męża. W każdym razie Worącowa Fasen jest uważana za tą bystrzejszą, najbystrzejszą z latorośli Putina. On ma dwie córki, można powiedzieć tak brzydko, potwierdzone z pierwszego małżeństwa, a także dzieci przynajmniej z dwiema innymi kochankami, które to dzieci to już są przedmiotem spekulacji, ile ich jest dokładnie. Wiadomo, że są. W każdym razie te dwie najstarsze to są w tej chwili odpowiednio 36-37-letnie i Maria właśnie Worącowa uważa, drodzy Państwo, że Rosjanie dzisiaj są traktowani tak jak Żydzi w latach 30. To jest naprawdę szokująca teza, bo bardzo wykształcona osoba, która spędziła wiele czasu, żyła na Zachodzie, ma tego typu poglądy. W ogóle większość jej wypowiedzi jest tożsama, zgrana z relacją, z propagandą ojca. Można powiedzieć, że nic dziwnego, dlatego że jest multimilionerką, ma majątek warty setki milionów dolarów. No, to jest majątek, którego nie zarobiła, to jest majątek, który otrzymała w prezencie od ojca. Stawia też tezy, że nikt na Zachodzie nie chce zamożnej Rosji, że wszystko jest robione, aby Rosja była państwem biednym, spauperyzowanym. Przedstawia taką oficjalną historię rosyjskiej, którą twierdzi rosyjska propaganda, że Rosja była zabiedzona, celowo była utrzymywana w biedzie i w takim bałaganie, patologii i dopiero Władimir Putin, który pojawił się w 1999 roku, przywrócił Rosji mocarstwowość, zamożność, potęgę. W każdym razie Maria Worącowa nie ma tutaj, jakby to ująć, żadnych wyrzutów sumienia z powodu tego, co robi jej ojciec na Ukrainie. Jest to też druga sprawa, która jest taka trochę humorystyczna, bo druga córka Putina, właśnie z tego pierwszego małżeństwa, Katarina Jekaterina Tichonowa, nie związała się, uwaga, z Zeleńskim, ale uwaga, z Igorem Zeleńskim oczywiście. Natomiast no, clickbait pod tytułem, że córka Putina ma dziecko z Zeleńskim, podejrzewam, że już pewnie krążył w internecie w różnych językach, bo aż się o to prosi. W każdym razie Zeleński pracował w Niemczech jako dyrektor artystyczny bawarskiego baletu i odszedł w kwietniu 2020 roku ze swojego stanowiska, a jak ustalili dziennikarze, nie tyleż odszedł, co musiał odejść, ponieważ nie chciał, nie zdecydował się potępić wojny. I to ten dyrektor Bawarskiej Opery Państwowej, który w rozmowie z żartownisiami takimi internetowymi, którzy zadzwonili do niego i podając się za ministra kultury Ukrainy, to właśnie jego poinformował, że Zeleński stracił stanowisko, bo nie chciał, czyli tak jakby powiedzieć, ojciec wnuczki Putina
stracił stanowisko, bo nie chciał potępić ojca. Natomiast wracając do poglądów, to nie są to w ogóle teza, którą lansuje Maria Woronzowa-Fasen, to jest taka teza, że Rosja jest oczywiście ofiarą agresji, jest to czy Zachodu. Jest to oczywiście nieprawdziwa teza, natomiast ona bardzo odpowiada rosyjskiej propagandzie. To znaczy, według rosyjskiej propagandy, atak na Ukrainę to była samoobrona rosyjska. To znaczy, według oficjalnych słów Władimira Putina, to nie tyle był atak, co było wyprzedzające uderzenie. Tam są takie rzeczy, które ona pokazuje jako dowody tego, że Rosja miała podzielić los takiego półkolonialnego kraju. To chociażby taki dość zręczny argument pokazujący, że w latach 90. Rosja importowała zboże, a teraz jest jednym z największych eksporterów, co oczywiście ma być zasługą jej ojca. Natomiast to alter ego, Maria V, czyli alter ego córki Putina, ma pewne kłopoty, kiedy jest konfrontowane przez czytelników, przez widzów, na przykład jeżeli chodzi o prześladowania osób LGBT w Rosji, albo tam już jest hardcore w samej Czeczenii. Więc tutaj w tym wypadku nie potrafi polemizować, nie potrafi bronić tych pozycji. Natomiast oczywiście szokuje to, że Maria Woronzowa-Fasen, jako ta wykształcona osoba, w ogóle zabiera głos takich kwestiach. Oczywiście jej mąż, po tym jak został jej mężem, zaczął robić karierę w państwowym koncernie energetycznym Gazprom, w słynnym właśnie monopoliście gazowym. Natomiast takie charakterystyczne jest takie prowadzenie luksusowego trybu życia, podróże jachtem Aria, którego wynajęcie na tydzień kosztuje około 45-50 tysięcy euro. Te dwie córki Władimira Putina z pierwszego małżeństwa zostały objęte sankcjami. Nie zostały objęte sankcjami dwie kolejne. Natomiast tutaj też jest właśnie takie dosyć charakterystyczne dla elit rosyjskich. To bym polecił zwrócić uwagę, że to dotyczy na przykład chociażby córki też Siergieja Ławrowa, czyli bezwarunkowa akceptacja dla reżimu, w których uczestniczą ich ojcowie, a jednocześnie samemu chęć spędzania życia na Zachodzie. Nawet taki słynny rosyjski propagandzista Sołowiew miał, bo już mu zabrali, willę we Włoszech, bardzo drogie, w których lubił spędzać czas, czyli zarabiał miliony dolarów, które wydawał w krajach zachodnich, gdzie lubił spędzać czas, ale jednocześnie, tak jak mógł powiedzieć, dbał o to, aby reszta Rosjan mieszkała w tym takim trochę szerszym łagrze, bo to już tak trzeba na to patrzeć, szczególnie w ostatnimi czasy, kiedy Władimir Putin i ekipa, która razem z nim rządzi, po prostu zaczęła cenzurować internet. No, wrócę jeszcze na przykład też do pasierbicy córki Ławrowa, która w Londynie miała apartament za wiele milionów euro, który został znacjonalizowany. Tam również były właśnie tego typu historie, czyli że z jednej strony oni tutaj twierdzą, że mają taką świetną cywilizację, świetny kraj, który się nie poddaje temu zgniłemu zachodowi, a z drugiej strony wysyłają dzieci, sami lubią mieszkać na zachodzie, czyli
tak jakby taki rażący przykład hipokryzji. W Polsce, tak mi się skojarzyło, takim człowiekiem, który walczy ze zepsuciem zgniłego zachodu, jest publicysta, taki agent pisowski wśród wolnościowców, Rafał Ziemkiewicz, który jednocześnie na tego zgniłego zachodu, do tych zgniłych brytyjskich uczelni promujących LGBT, wysyła swoją córkę. Sam już nie może pojechać, bo jego na Wyspach Brytyjskich nie chcą. W każdym razie, drodzy Państwo, szokujące poglądy Marii Worącowej Fasen, która uważa, że Rosjanie to są nowi prześladowani jak Żydzi w latach 30., myślę, że nie pozostaną bez wpływu na politykę Izraela. Już poprzednie tego typu wypowiedzi, na przykład Siergieja Ławrowa, który podał jako przykład Żyda antysemity samego Adolfa Hitlera. Oczywiście jest to nieprawdziwa teza, jest to teza, która nigdy nie została zweryfikowana, hipoteza, że jeden z jego przodków mógł być, ale to taka dygresja. W każdym razie doprowadziło to i łącznie z tezą wypowiedzianą przez Ławrowa, że najwięksi antysemici rekrutują się wśród Żydów, co było nawiązaniem do tego, że Ukraina nie może być faszystowska, skoro jej prezydentem jest Żyd Wołodymir Zełenski. I to doprowadziło do tego, że Izrael się zaangażował i zaczął bardziej otwarcie i jawnie wspierać walkę Ukrainy. Otworzył tam jakieś nawet możliwości dostawy broni. Zobaczymy, jak zareagują na słowa córki Władimira Putina, która zdaje się chciała tutaj pomóc ojcu, a wyszło jak zwykle. Drodzy Państwo, jeżeli się podobało, to standardowo proszę o subskrypcję kanału i udostępnianie tego materiału jak najszerzej, a Państwu polecam magazyn tutaj Historia na Weekend. Dzieje Polski według Władimira Putina. To jest naprawdę świetny tekst, który wyjaśnia, sporo mówi o poglądach i motywacjach, którymi kieruje się Władimir Putin. Naprawdę warto go ten tekst przeczytać. Będzie trzeba się trochę nachodzić, bo numer o tym, jak wiemy, to w Empikach i u kolporterów tak zwanych mniejszych się już wyprzedał, ale powinien być jeszcze u tych większych. Polecam. I polecam również książkę moją i Tomka Szwajgierta, biografię Mariusza Kamińskiego. Jest dużo o jego związkach z Rosją i o tym, co próbuje ukryć. Polecam.